Zapis. Dzień dobry, kłania się Janusz Tomczak. Witam wszystkich gości i sympatyków na webinarze Skyward Community w dniu 3 sierpnia 2023 roku. Temat technologia, możliwości rozwoju, inwestowania. Witam Was, speaker Janusz Tomczak, grupa SWC Polska Team.pl. Na dole macie również mój numer telefonu, drodzy Państwo, jakbyście chcieli, proszę dzwonić. No mamy dzisiaj dużo spraw. Będę naprawdę mocno się sprężał, żeby przekazać wam te wszystkie informacje, które mam do przekazania, bo przede wszystkim chcę wam też powiedzieć o mojej wizycie w Ekotechnoparku w dniu 18 lipca 2023 roku. Także drodzy Państwo, nie tracimy czasu. Zaczynamy. Ja się nazywam Janusz Tomczak. Tutaj na tym załączonym obrazku widzicie Państwo mnie i kilka takich informacji istotnych na mój temat. Rok 1990 do obecnego, własna działalność gospodarcza. 2002-2007 studia marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi. Od 2016 roku czynny inwestor w Skyward Community. Rok 2018, przełom 19, to jest szkolenie dla ambasadorów Skyward Community. Będziemy dzisiaj mówić, drodzy Państwo, o transporcie strunowym, który to jest nową technologią wprowadzaną na rynki światowe. Natomiast my jako firma Skyward Community zajmujemy się pozyskiwaniem środków na wsparcie tej technologii. Wszystko odbywa się w dwóch miejscach w tej chwili w świecie związanym z transportem strunowym. Mianowicie na Białorusi, w stolicy tego państwa Mińska. Tam mamy swoje biura i zakłady produkcyjne. Natomiast w Marina Horce mamy tam, proszę Państwa, nasz poligon doświadczalny z ogromną niespodzianką, o której wam dzisiaj powiem. Drugim naszym ośrodkiem jest Centrum Innowacyjne w Szardży, to jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I tam są w tej chwili prowadzone intensywne prace nad uruchomieniem naszych linii i testowanie naszych pojazdów. A tu pierwsza z tych nowości. Proszę sobie tutaj spojrzeć na ten slajd. Ja jestem związany z transportem strunowym od 2016 roku, natomiast od roku 2017 brałem czynny udział z moimi partnerami w tak zwanym EcoFeście. To jest taki zjazd inwestorów, sympatyków, miłośników transportu strunowego, którzy zjeżdżają się właśnie do Marina Gorki na Białoruś i tam mogli zobaczyć i oglądali. I co niektórzy mieli to szczęście, że nawet mieli możliwość przejechania się naszym transportem strunowym. I tak począwszy, pierwszy raz moja wizyta miała tam w roku 2017. Jak widzicie tutaj Państwo na załączonym obrazku, tak? Teraz sobie to narysujemy. Proszę bardzo. Jest. Następnie byłem w 2018, ale wrócę do 2017. Ja tu jestem z moim partnerem w roku 2017. Panem Trzaskowskim i moją koleżanką z Białorusi, Swietłaną. W roku 2018 byłem już z większą grupą, bo tutaj w tym roku byliśmy już z naszą dyrektorą regionalną, panią Natalią Fujtak, i to była grupa około 20 tam naszych inwestorów, którzy się na ten festiwal wybrali. Natomiast w roku 2019 byłem tylko w grupie czterech partnerów z Polski plus nasza koleżanka, to było nas pięciu. Trzech było z mojej bezpośredniej linii, widzicie mnie tutaj na zdjęciu z panem Winickim, ale też widzicie Krzysztofa Dawidiuka, tutaj proszę, który pojechał ze mną i wygrał kwalifikację w roku 2023 na odwiedzenie naszego centrum testowego w Marina Horce. Jestem tutaj również z Janem Wyrębkowskim, którego znacie też z innych działalności. I jesteśmy tutaj w trójkę w dniu 18 lipca 2023 roku. Także mogę się tak nieskromnie pochwalić, że drugiego takiego turysty jak ja, drodzy Państwo, który odwiedził nasze centrum testowe w Marina Horce w Polsce nie ma, a podejrzewam, że i w świecie będzie trudno znaleźć.
Widzicie tutaj, że wyróżniamy się dosyć dobrze, bo zawsze jesteśmy w naszych barwach narodowych, z naszą flagą i mocno zaznaczamy naszą obecność, czyli polskich inwestorów na arenie międzynarodowej i żebyśmy byli zawsze widoczni, wyróżniali się wśród tysiąca odwiedzających partnerów i inwestorów z całego świata. Okej, no ale teraz, drodzy Państwo, przechodzimy do konkretów. Widzicie tutaj pana Junickiego. Anatolij Junicki jest inżynierem. To jest twórca naszej technologii transportu strunowego, jak również jest twórcą systemów transportu kosmicznego i geokosmicznego. Jest wynalazcą, naukowcem, autorem ponad 20 prac naukowych i 20 monografii, ponad 150 wynalazków. Jest kierownikiem dwóch projektów ONZ w roku 1998 i 2002. dotyczących właśnie transportu strunowego. Jest członkiem Federacji Kosmonautyki ZSRR, bo pan Junicki z wykształcenia jest konstruktorem budowy rakiet kosmicznych. Założyciel grupy spółek UST, generalny projektant Junicki Strange Technologies INC. U od angielskiego J to jest, proszę Państwa, w tej chwili nasz taki znak rozpoznawczy. Zobaczycie go później również tam na pewnym zdjęciu, który od nazwiska naszego twórcy charakteryzuje nasze technologie transportu strunowego. Nasza filozofia to jest, transport powinien być rozwiązaniem wielu problemów, a nie ich źródłem. Pojazdy UST poruszają się nad ziemią po specjalnej eskapadzie szynowo-strunowej. Prowadzone są nieustanne prace nad optymalizacją aerodynamiki i zwiększeniem prędkości, zapewniając oczywiście ponadprzeciętne bezpieczeństwo oraz z racjonalnym wykorzystaniem zasobów Ziemi z minimalną szkód wyrządzoną środowisku naturalnemu. My jesteśmy przede wszystkim, proszę Państwa, proekologiczni. Nasze moce produkcyjne to jest dzisiaj grupa spółek posiadająca własne firmy, obejmujące cały zakres działania na rzecz wdrożenia innowacyjnych technologii UST, takich między innymi jak w pełni wyposażona, zaawansowana spółka inżynieryjska, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań, certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych oraz osobny dział odpowiedzialny za proces certyfikacji i badań UST. UST jest w stanie zrealizować projekt o dowolnej złożoności zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami lokalnych warunków. Nasza spółka inżynieryjska to dziś wieloletnia praca inżyniera i wynalazcy Anatolija Junickiego. Stanowi ona integralny, zaawansowany technologicznie system transportu składający się z automatyzowanego pojazdu, unikalnego toru strunowego, a także infrastruktury i zielonych systemów zasilania. Nasz kompleks przemysłowy jest w stanie zrealizować każde zlecenie z produkcją pilotażową. UST wykonuje ciągły i złożony proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie, budowę i uruchamianie technologii transportowych i infrastrukturalnych, w tym szkolenie specjalistów, obsługę posprzedażową. Dwa słowa. W każdym projekcie komercyjnym my jako firma będziemy mieć udział 20%. Te 20% będzie przeznaczone na rozwój, na badania, na utrzymywanie naszych pracowników, wszystkich tych biur projektowych, jak również na wypracowany zysk netto i wypłatę dywidendy. Testowanie i certyfikacja. Nasz transport UST ma dwa centra testowe i certyfikacji. Jedno w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i drugie w Europie, w Marina Gorka, to jest na terenie Białorusi, gdzie możliwe są liczne analizy, inspekcje i testy rozwiązań technologicznych UST. Certyfikat zgodności wydany przez TÜV SV z tardacją certyfikacją świadczy o bezpieczeństwie innowacyjnych rozwiązań infrastruktury transportowej UST, w skład której wchodzą iPod, nawierzchnia torowa String Ray, podpory kotwiące, podpory pośrednie, stacja obsługi oraz stacja pasażerska. UST posiada wszelkie zasoby niezbędne do realizacji projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie. Pozwala to na realizację projektów od etapów projektowania do etapu końcowego budowy. Transport pasażerski to UST, to jest unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmieść.
Pojazdy opracowane o technologii UST zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji pozwalającej na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. Przeznaczony do ruchu miejskiego i międzymiastowego ruchu pasażerskiego jest harmonijnie wkomponowany i zintegrowany z istniejącą infrastrukturą metropolii, jak również może być implementowany do nowo powstających. Przeznaczony do rozwiązywania problemów transportowych poprzez tworzenie innowacyjnych systemów transportu usytuowanych nad ziemią i uzupełnioną siecią wieżowców. Tak jak tu Państwo widzicie, tutaj mamy te nasze wieżowce i nasze drogi strunowe. Uzupełnieniem do transportu pasażerskiego jest transport towarowy. Jest on przeznaczony do transportu towarów na odległość do 500 km. Natomiast systemy transportu towarowego dają szerokie możliwości klientom i mogą działać przez cały rok w różnych warunkach klimatycznych. W odległych terenach i trudno dostępnych miejscach, na dużych wysokościach i w obszarach pustynnych, wzdłuż dżungli i w szlifie kontynentalnym. Zastosowanie transportu towarowego to przede wszystkim przewóz ładunków masowych, ruda, węgiel, materiały budowlane, przewóz ładunków wielogabarytowych, kontenery, drewno, metal i przewóz ładunków płynnych, ropa naftowa, produkty naftowe, skroplony, gaz ziemny, naturalna woda pitna i tym podobne, przewóz ładunków specjalnych, sieć kriogeniczna, materiały radioaktywne, materiały wybuchowe, broń. I takie również rzeczy możemy przewozić naszymi pojazdami. A w skład nich wchodzą Unitras, to jest ten taśmociąg, proszę Państwa, U400, Unikąd U4-191-201 do przewozu kontenerów, Unitrak U4-131 do przewozów tych materiałów zamkniętych, płynnych i trudno psujących się i Unitrak U4-171 do przewozu materiałów sypkich, jakichś tam urobków, kamieni, rud i tym podobnych. Mamy w tej chwili 7, a mogę już powiedzieć na dzień dzisiejszy, że 8 typów pojazdów, bo jeszcze ten pojazd jest nie wprowadzony do naszej listy, ale ja go dzisiaj Państwu przedstawię jako nowość. Od Univid U4651 najlżejszego do najszybszego pojazdu, który w tej chwili oferuje nasza firma, który jest testowany, to jest Uflash U4362. I pojazdy Unibus U4210, które mogą być dodatkowo rozbudowane o te części modułowe, jak również U4220. Proszę Państwa, najmniejszym pojazdem lekkim, który jest w tej chwili oferowany w firmie, którego miałem okazję również niedawno oglądać podczas testów, jest Univid. Jest to lekki pojazd podwieszany dla dwóch pasażerów. Jego możliwości przewozowe w obie strony na godzinę to są do 720 pasażerów na godzinę. Może jechać z prędkością 150 km na godzinę. Natomiast ma możliwość tak zwanego sprężenia. Można mu dodatkowo wtedy podczepić albo dołączyć do niego 7 takich pojazdów. Wtedy jego możliwości przewozowe wzrastają do 3500 pasażerów na godzinę w obie strony. Oczywiście zawsze mówię i podkreślam w wybudowanej infrastrukturze jakby. Unibike, pojazd lekki, elektryczny, pasażerski. On jest dodatkowo wyposażony w taką jednostkę sportowo-rozrywkową albo rekreacyjną, jak ktoś woli, na zasadzie takiego roweru treningowego. Jest on dwupasażerski, jego możliwości przewozowe to są od 720 do 1400 pasażerów na godzinę w obie strony. Jego prędkość docelowa to 150 km na godzinę, ma również możliwość sprężenia, takich pojazdów można dołączyć 7, wtedy jego możliwości przewozowe wzrastają nawet do 6300 pasażerów na godzinę w obie strony. Pojazd Unibus, proszę Państwa, miałem okazję nim jechać po raz kolejny 18 lipca, o tym później. Przeznaczony do komunikacji miejskiej i międzymiastowej, występuje w różnych wersjach podwieszenia, nadwieszenia.
On jest takim dobrze wyposażonym tym pojazdem, ponieważ on jest wyposażony zarówno w klimatyzację, system audio, system informacji wideo dla pasażerów i posiada specjalne fotele dla osób niepełnosprawnych. Koleżanka, która nas z ramienia firmy oprowadzała i jechała z nami tym pojazdem, mówiła, że bardzo lubi nim go prezentować, mówi różnym inwestorom, jak również gościom zaproszonych do Marina Gorki zimą, ponieważ on ma bardzo dobry taki system grzania, więc tam czy wentylacji, czy klimatyzacji. Natomiast mówi, że zimą jest bardzo przyjemnie się nim jeździć. Jedzie z prędkością do 150 km na godzinę, może brać 10 do 80 pasażerów w zależności od wykorzystania, czy on będzie w tej formie takiej pojedynczej, czy będzie miał rozbudowę modułową, może przewieźć nawet do 12 tysięcy pasażerów. To jest właśnie ta jeden z tych elementów, jeden z tych pojazdów, który może konkurować z metrem. Natomiast ma możliwość znowu sprężenia od 3 do 7, to w zależności te 3, czy on będzie w wersji tej powiększonej, czyli będzie ten rozbudowany na te moduły do 80, czy na przykład w tej pojedynczej tej konfiguracji 10 pasażerów, to może być ich 7. A wtedy jego możliwości przewozowe nawet wzrastają do 35 tysięcy. I pojazd Unicar, on ma za zadanie, albo proszę Państwa, rolę takiego przegubowego autobusu, trolejbusu. Ma możliwość przewożenia albo 6 pasażerów, gdy będzie gdzieś tutaj, tak po prostu w tej pozycji. Natomiast gdy go znowu dołożymy mu to sprężenie, to jego właściwości przewozowe wzrastają. W tej konfiguracji pojedynczej do 1500 osób, pasażerów na godzinę w obie strony, a w tej sprężonej nawet do 7000 pasażerów na godzinę w obie strony. Może jechać z prędkością do 150 km na godzinę. Proszę Państwa, ja przyspieszam dzisiaj. Wybaczcie mi, bo jest tyle wiadomości, które Wam chcę przekazać później, że dzisiaj leciutko sobie te techniczne sprawy będę skracał. Pojazd Uniflash może jechać z prędkością do 600 km na godzinę. Jego pojemność pasażerska to jest 6 lub 46 pasażerów. Ja miałem okazję być w środku w takiej wersji 6-pasażerskiej. Natomiast jego możliwości przewozowe nawet do 50 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. Zaletą tego pojazdu jest przede wszystkim to, że ze względu na swoje kształty i te opływową sylwetkę, jego współczynnik oporu powietrza wynosi na poziomie 0,06, gdzie takie normalne samochody mają 0,4, a pojazdy wyścigowe, tam typu jakieś tam Ferrari, proszę Państwa, te bolidy to 0,228. Więc tutaj jest naprawdę przepaść między pojazdami tymi, którzy poruszają się po normalnych drogach, typu tam asfaltowego, czy tam jakiegoś tam szutu, ponieważ im większy opór powietrza, to jest, rośnie nam zużycie paliwa, tym większe. No i pojazdy towarowe. Tu jest Unitrak, zobaczycie Państwo w dalszej części, że też mamy z nim najnowsze zdjęcie. Pojazd, który może być jechać z prędkością do 150 km na godzinę, może przewieźć nawet 100 milionów ton. On jest przeznaczony właśnie do przewozów takich materiałów płynnych, niebezpiecznych, łatwo psujących się, nieporęcznych, rozszczepialnych i tych, co Państwo tam wcześniej słyszeliście, nawet do przewozu materiałów wybuchowych i broni. I unikąd pojazd, który nie był w ofercie, jak my zaczynaliśmy ten program 1.15 w Skyward Community, został zrobiony na wyraźne życzenie naszych arabskich kontrahentów. W ciągu 1,5 roku zaledwie on od deski kreślarskiej już był skonstruowany i już jest certyfikowany. Może jeździć 120 km na godzinę i przewieźć nawet do 5 milionów ton rocznie. Tutaj nie ma tachografu, on może jeździć, proszę Państwa, 24 godziny na dobę. No i Unitrans to jest ten nasz taśmociąg. Jest to takie optymalne rozwiązanie dla takich właśnie terenów górniczych, jakichś tam załadunków w dokach i tym podobne. Przewozi do 36 km na godzinę z prędkością nawet do 100 milionów ton rocznie i może działać jako rozładunek albo wyładunek i również służyć jako takie taśmy w płaszczyźnie pionowej. Takie ma zalety.
i system morski, bardzo ciekawy, dla mnie jeden z najlepszych systemów osobiście, jakie wymyślił pan Junicki, chociaż wszystkie są genialne, bo ten to już przerasta po prostu swoją prostotą i drodzy państwo, no i możliwościami wykorzystania tego. Jest to system morski usytuowany na, że można z nim wyjść nawet na taką, z taką platformą do 5-10 km od wybrzeża, nawet do 25 metrów, drodzy państwo, bez konieczności budowania tych doków, tego wszystkiego. Możemy takie nasze te systemy tego portu morskiego instalować praktycznie na całej ziemi. Widzicie tutaj przykład wykorzystania na przykład do kontenerowców w tych naszych zakładkach dla partnerów biur osobistych. Tam jest nakręcony taki fajny film animowany, komputerowy. Możecie to państwo zobaczyć, jak to może w przyszłości wyglądać. No i miasta linearne. To jest bardzo ważny element, drodzy państwo, ponieważ my między innymi poprzez projekt miast linearnych, który jest w takiej symbiozie z transportem strunowym, dostaliśmy się na rynki krajów arabskich. W tej chwili jest ogromne zainteresowanie tych domów linearnych, bo to jest możliwość budowania takich miast typu polis, jak kiedyś budowali Grecy. To jest oczywiście nowoczesna konstrukcja, natomiast idea jest bardzo podobna, jak również możemy to budować w takich miejscach trudno dostępnych, jakichś tam szlifach kontynentalnych. Oczywiście transport i zaopatrzenie następuje poprzez transport strunowy. No i budowa tych miast linearnych tam nie wymaga wycinania lasów, torowania dróg kolejowych, samochodowych, nienaruszania tej biogenocezy na terenie zabudowy w jakikolwiek inny sposób. Także jest to bardzo ekonomiczny i taki proekologiczny system budowy miejsc, gdzie możemy zarówno żyć w zgodzie z przyrodą, zarówno my ludzie, jak i zwierzęta. No i teraz podstawy naszego transportu, obojętnie, drodzy państwo, jakim ona będzie konfiguracją, o której za chwilę będę mówił, zawsze to będzie zamknięty korpus stalowy, naprężone pręty stalowe, zespawane w taki monolit, tulone specjalnym betonem, którego właściwości mają przede wszystkim wzmocnić tutaj te ścianki, ochronić pręty. No i one mają jeszcze za zadanie pochłanianie, proszę państwa, hałasu. Mogą pracować te struny w takich dosyć skrajnych temperaturach, bo od plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza. Natomiast wszystko uwieńczone jest taką stalową nakładką, po której poruszają się stalowe koła naszych pojazdów. Na następnym zdjęciu widzicie państwo różne rodzaje tych naszych szyn. Tu mamy eskapadę albo kratownicę. Tutaj mamy półsztywną konstrukcję, tutaj mamy elastyczną. To w zależności do jakich pojazdów one są przeznaczone. One są ze sobą kompatybilne. Pojazdy, które jeżdżą po tej strunie i po tej, mogą spokojnie się tutaj przemieszczać. Tutaj pojazdy, które mają te podwójne zawieszenia, nie. Natomiast tutaj po tej konstrukcji również mogą jeździć pojazdy lekkie. I jak widzicie państwo, wszędzie to samo. Zamknięty korpus, proszę zobaczyć, struny, beton i nakładka stalowa. Bez względu, czy to będzie kratownica, czy ta lekka, elastyczna konstrukcja. Mamy również taki system Automat People Mover, Standard Community, APM. On służy, proszę państwa, do uzyskiwania takiego bezpiecznej odległości albo czasu odległości między pojazdami. W przypadku naszego pojazdu Unibusa 25-miejscowego jest to 25 sekund albo 50 metrów, drodzy państwo, w zależności od zapotrzebowania. Coś tu się chochlik dał. No i budowa układu naszego napędowego. Pierwsza rzecz, bo to tak zawsze budzi kontrowersje, bo to jest pojazd, który jest na drugim poziomie, czyli mamy tutaj ten system przeciwkolejeniu, proszę państwa, on jest certyfikowany, wytestowany. W ubiegłym roku otrzymał również ten certyfikat ISO, tak że możecie być państwo tu spokojni. Koło napędowe, które jest jednocześnie elementem hamującym i nasze akumulatory, bo nasze pojazdy poruszają się za pomocą energii elektrycznej. Ciekawostka.
informacja dla Państwa. W ubiegłym roku udało się panu Jeńskiemu, naszym inżynierom, wykonać 5000 cykli rozładowań i naładowań. To jest 500 razy większa wydajność niż proszę Państwa, w pojazdach, najlepszych pojazdach elektrycznych. Niemniej pan Jeński powiedział, że on tego systemu nie sprzeda do konstruktorów samochodów elektrycznych. Także chroni nasze interesy. No i mamy jeszcze systemy, inteligentne systemy sterowania. Oparte są one o sieci neuronowe, inteligencję cyfrową, zbiór danych, tak zwana big data i blockchain. I w skład której wchodzą inteligentny system sterowania, pokładowy inteligentny system sterowania i system bezpieczeństwa i komunikacji. System inteligentny sterowania zajmuje się systemem zarządzania ruchem. Dalej, system pokładowy inteligentny sterowania zautomatyzowanym systemem przeznaczonym do sterowania, wyposażenia pojazdu i łączenia się z systemem sterowania na wyższe poziomy. Chodzi tutaj z naszą bazą. No i system bezpieczeństwa i komunikacji to jest wewnętrzna sieć transportu i to jest połączenie między tymi pojazdami. Do tego dochodzi nam jeszcze system bezpieczeństwa, tak zwany technogenny. Ma on charakter działania takich środków transportu, który powoduje szkody w środowisku naturalnym poprzez zakłócenie wód powierzchniowych i gruntowych, naturalnych szlaków i siedlisk ptaków i zwierząt, a także z wyłączenia wielu hektarów ziemi, która jest wycofywana z użytku gospodarczego. Do tego dochodzi jeszcze hałas, wibracje i emisje elektromagnetyczne, zanieczyszczenie powietrza, jak również hydrosfery, które zwiększają zachorowalność ludności. A my, drodzy Państwo, jesteśmy tutaj liderem, bo jesteśmy uznani jako UST za najbezpieczniejszy system transportu, bo zgodnie z normą ISO 2394, ogólne zasady niezawodności konstrukcji itd., nasza wysoka odporność na wandalizm i ataki antyterrorystyczne, usytuowanie konstrukcji torowej nad ziemią zwiększa bezpieczeństwo ruchu około 100 razy. Umieszczenie technologii transportu i infrastruktury UST nad ziemią bez skrzyżowań eliminuje możliwość wypadków z pojazdami naziemnymi, pieszymi, zwierzętami domowymi i dzikimi. Minimalna odległość między dnem pojazdu a podłożem wynosi minimum 4,5 metra. System zapobiegający wykolejeniu zwiększa bezpieczeństwo ruchu o kolejne 20 razy. To jest to, co Państwu mówiłem. Ten system nasz, który otrzymał taką dużą normę tego bezpieczeństwa. I drodzy Państwo, według Akademii Rosyjskiej Nauk innowacyjna technologia transportowa UST jest bardziej ekonomiczna, zrównoważona i bezpieczna w porównaniu ze wszystkimi znanymi i obiecującymi systemami transportowymi, a więc systemem kolejowym, koleją jednoszynową, drogową, koleją, transportem drogowym, koleją magnetyczną. Do tego bym jeszcze dodał system morski, drodzy Państwo, i lotniczy, bo o tym też trzeba wspomnieć. No i teraz kilka takich danych ekonomicznych, koszty eksploatacji, budowa naszego, tutaj widzicie, transportu strunowego w zależności od rodzaju tej wykorzystania tych naszych strun. Waha się od 4 do 14 milionów za kilometr bieżący. Skrajnie metro, drodzy Państwo, tutaj macie metro. To jest koszt około nawet 150 milionów za kilometr bieżący. Natomiast stopa zwrotu przy wybudowanej infrastrukturze to jest około 8 lat, co metro się może spłacać nawet do 40, a może się nawet i nie spłaci. Dalej, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, nie potrzebujemy tych dużych zasobów ziemi, my mamy na drugim poziomie, nie robimy tych zakłóceń, tych migracji ptaków, tych hałasów elektromagnetycznych, etc. Wykorzystujemy energię elektryczną do napędzania naszych pojazdów z tak zwanej energii OZE, czyli spalania śmieci, energii słonecznej, wodnej i tym podobne. No i wskaźnik wypadkowości, widzieliście Państwo, przed chwilą o tym mówiłem, możemy się równać tylko z metrem, jak to kiedyś pan Jeński powiedział, że metro jest pod ziemią, my nad ziemią i to jest zbędny komentarz do tego wszystkiego. I tak reasumując, ten nasz transport strunowy, UST innowacyjny, nie można go porównywać z żadnymi kolejkami, drodzy Państwo, tymi linowymi, z tego prostego powodu, bo każdy nasz pojazd ma własny napęd,
te transporty typu takiego gondolowego, to one mają wszystko transport, napędzanie zewnętrzne. Nadziemny, wysoka prędkość, pojazdy pasażerskie od 150 nawet do 600 km na godzinę, towarowe do 120, bezpieczny, na drugim poziomie ekonomiczny, tani w budowie, tani w eksploatacji, łatwo integralny, z nową infrastrukturą i z infrastrukturą już istniejącą i przyjazny środowisku ze względu na to, co wymieniłem poprzednio. I teraz, proszę Państwa, macie tutaj przykład wykorzystania tego naszego transportu i zarazem jego filozofię. To jest pojazd Unividu 4651. Dwa tygodnie temu obserwowałem go przez dłuższą chwilę, bo nie widziałem go przez 4 lata. On nadal jest testowany w Marinagorce. Ma się bardzo dobrze. Nie było możliwości się przejechania tym pojazdem. Ten nam odmówili po prostu. Natomiast ten pojazd Unitrak U4-131 i Unitrak U4-100, zobaczycie za chwilę Państwo, że byliśmy przywitać się, ja byłem się przywitać z nim po raz kolejny, natomiast moi koledzy, którzy byli tam po raz pierwszy, mieli okazję zobaczyć, jak to jest wykorzystane. Natomiast to, co widzicie Państwo tu na tym zdjęciu, te drzewka w tej chwili, to wyobraźcie sobie, że to jest, w tej chwili to już są drzewa, to już nie są drzewka. Z tego, co nam opowiadał pan Junicki, drodzy Państwo, produkcja i owoców na terenie Marinagorki jest w tej chwili 100 ton rocznie. Sobie wyobrażacie, jakie to są plony, z którego wykonuje gospodarstwo, które tam powstało, o którym powiem za chwilę, konfitury, proszę Państwa, soki, nalewki, a nawet coś takiego, jak się nazywa duch puszczy. Dalej, widzicie tutaj Państwo nasz takie miejsce dokowania, przystanek. Ruszyliśmy również z tego poziomu, tego tutaj na przejażdżkę tym właśnie pojazdem. A na górnym poziomie jest w tej chwili testowany właśnie Uniflażu 4662. Natomiast nie mieliśmy możliwości do niego wejścia, bo przekazali nam pracownicy techniczni, że w tej chwili tam są obciążenia zrobione tam z takich specjalnych worków z ziemią i z kamieniami, żeby po prostu tam te siły tego, wiecie co Państwo, tych obciążeń takich badają to i nie kazali tam wchodzić. Natomiast mamy zdjęcia porobione, że jesteśmy przytuleni do tego pojazdu. Natomiast na dole mamy Muzeum Techniki i tutaj przywitał nas osobiście twórca transportu, pan Anatolij Junicki. I rzecz bardzo ważna, ekodomy, które są właśnie zintegrowane, drodzy Państwo, z tym naszym transportem strunowym i ten ekodom w Marinagorce pełni funkcję takiego naszego obiektu, gdzie są przyjmowane delegacje z całego świata. Tutaj też pracuje pan Anatolij Junicki i część inżynierów. I proszę Państwa, nasza wizyta w Marinagorce po 4 latach. Zobaczcie Państwo, co tu się dzieje. Otóż, to jest wjazd. Widzicie tutaj Państwo tą damę z tym napisem. Jesteśmy tutaj w trójkę. Krzysztof Dawidiuk, Jan Wyrębkowski i Janusz Tomczak. Witamy się naszą flagą narodową. Byliśmy na tym spotkaniu. To było takie specjalne zaproszenie dla takiej grupy 130, proszę Państwa, partnerów z kilku krajów. Ja o tym będę mówił też za chwilę. Z 8 krajów świata. Natomiast my byliśmy z grupą Czechów i Słowaków. Było nas niewielu, bo zaledwie 14. No i oczywiście no, wizyta, gdzie się zaczyna? Zaczyna się od wjazdu do Marinagorki. Więc widzicie, mamy tutaj ten słynny ich pomnik. Jesteśmy. To jest pierwszy pojazd, który testował pan Junicki jako transport strunowy. On został odnaleziony, drodzy Państwo, po latach gdzieś tam na terenie Rosji, odrestaurowany i sprowadzony do Marinagorki, żeby było widać, jak to jest. To jest ziła, tutaj to były takie normalnie koła jak do pociągu. Nasz teren, który tutaj Państwo widzicie, to jest to zdjęcie z 19 roku, to jest teren 50 hektarów, natomiast w tej chwili to jest powiększone. O, proszę Państwa, tu całość i aż dotąd. To wszystko to jest,
ten teren, który został dołączony łącznie z tymi jeziorami, tutaj to są jeszcze wybudowane stawy, które wam państwu pokażę, te całe aquacrele, to tak się nazywa, aquacrele. Ten kompleks, to w tej chwili jest dodatkowe 168 hektarów gruntu. Dalej, Janusz, na tle tego takiego, proszę państwa, takiej ścianki, na której są wyświetlani ci partnerzy, którzy mają zakupiony ten pakiet face to face i tutaj ich hologram się wyświetla. Pan Junicki na terenie, widzicie tutaj ekotechnoparku, tu jest taki symbol Atlas Ziemi. Ta kropeczka tutaj to jest Białoruś. Mówi, że Białoruś jest w centrum świata. Jak jest, tak jest. Pan Junicki tak twierdzi, przyjmujemy to na wiarę. Natomiast chodzi o to, żebyście zobaczyli państwo, że ten obiekt, bo ja go znam po 4 latach, co tam się wydarzyło. Na przykład tego obiektu tu w ogóle nie ma na tym zdjęciu. To jest nowy, gdzie jest zbudowana ta dodatkowa linia. A tu widzicie państwo te laboratoria w tej części, proszę zobaczyć, które ja sądziłem, że oni tam robią te testy dla tych kół, etc., a to się okazało, że tu są powstały restauracje. Natomiast na górze jest wykorzystane na tych dachach, pokażę to państwu na dalszych zdjęciach, do laboratorium, ale dla gleby, dla produkcji żywności. To jest coś niebywałego, co tam się w tej chwili dzieje. Proszę sobie zobaczyć, jesteśmy właśnie w Muzeum Techniki. Pan Junicki opowiada nam o życiorys, opowiada nam tutaj swoją drogę, jaką przebył i swoją najnowszą książkę, którą później kolejno wręczał. Ten sufit, który tu państwo widzicie, takie tutaj napisy albo nie wiem jak to tam u was odbieracie, to są imiona i nazwiska inwestorów, którzy do 17 kwietnia 2017 roku zainwestowali od 1000 do 5000 dolarów w transport sunowy. I proszę bardzo, i jest Janusz Tomczak, to jest moje, proszę państwa. Jestem w tym szacownym gronie wszystkich inwestorów. Odnalazłem się po raz kolejny. Bardzo się cieszę. A tu już macie część, proszę państwa, wybudowana tych nowych obiektów. Tu jest wejście do... tu jest laboratorium, gdzie są hodowane warzywa i owoce. Tu są restauracje, natomiast w tej części dalej, drodzy państwo, tutaj jest już cały ten ogród akwarela. Ze stawami, z hodowlą zwierząt i przede wszystkim z produkcją tego naszego humusu. Widzicie wybudowaną nową linię, której nie było w roku 2019, ja wam zaraz pokażę, i zbudowane potężne stawy, w którym hodowane są ryby. Tu jest kolejna linia, to jest z tych pałąków zrobiona, w której hodowane są ryby i proszę państwa, przed wejściem na teren naszego kompleksu możecie państwo też skorzystać z zakupów produkcji żywności ekologicznej, czysto ekologicznej, zakupu ryb i mięsa, które są sprzedawane w naszym sklepie firmowym. To jest coś niebywałego, co tam jest zrobione i jak można wykorzystać transport sunowy. Proszę państwa, pan Junicki nam przekazał, że w tej technologii my możemy, drodzy państwo, wyżywić 50 miliardów ludzi. Wy sobie wyobrażacie, 50 miliardów ludzi, jeżeli wyprowadzimy transport strunowy na drugi poziom i wyprowadzimy przemysł ten chemiczny, ciężki w tą strefę, w stratosferę. To, co on ma, ten pomysł, ten geokosmiczny. I on już nad tym mocno pracuje. Natomiast tutaj widzicie państwo, byliśmy szczególnie pięknie wyróżnieni, bo przywitał nas na terenie ekotechnoparku sam twórca i nasz główny projektant i właściciel kompleksu i nasz szef główny, pan Anatolij Junicki. Była to, widzicie tutaj państwo, grupa 14 inwestorów, 3 z Polski, 2 z Czech i pozostałych 9 ze Słowacji. Każdy z nas otrzymał upominki, widzicie w tej torbie, to są takie produkty ekologiczne, które tam są produkowane na terenie tego ekotechnoparku.
produkty żywnościowe. Dostaliśmy też kilogram albo litr tego humusu, tego tetra, to co teraz będzie sprzedawane komercyjnie na świecie. No i każdy z nas dostał książkę, drodzy Państwo, pokażę. Żeby nie było. Zobaczcie, książka inżynier pana Anatolija Jelińskiego. I co jest najważniejsze, to będzie biały kruk, drodzy Państwo, za parę lat, ponieważ każdy z nas dostał z osobistą dedykacją, proszę Państwa. Proszę, Janusz Tomczak z osobistym podpisem 18 lipca 2023 roku od pana Jelińskiego. To będzie biały kruk dla moich wnuków. Przekażę. I cóż, proszę Państwa, to jest tylko jedna zajawka z tego, co wam chcę powiedzieć, co się dzieje na terenie Ekotechnoparku i parku Akwarele, ponieważ ja zrobię jeszcze taki specjalny webinar, którym będę pokażę Państwu wszystkie zdjęcia, filmy, te, które żeśmy tam nakręcili. Mieliśmy okazję jeździć kilkoma pojazdami, ale to w dalszej części też powiem. No i drugie nasze centrum testowe to innowacyjne w Szardży. W tej chwili testowany czwarty tor i pojazd, który tam w tej chwili dotarł. Nazywał się, drodzy Państwo, już mówię, pojazd UBUS, który będzie w tej chwili zamontowany i testowany właśnie na torze numer 4. Zaraz zobaczycie to w wiadomości. Oczywiście pojazd i nasz ekodom, który również jest jako obiekt wybudowany na terenie Centrum Innowacyjnym w Szardzie. Jest to jedyny obiekt drewniany na tym terenie od dziesiątek lat. No i proszę Państwa, przechodzimy do naszych promocji, bo do naszej firmy, czyli Skyward Community, możecie się zapisać za darmo, tu nie ma jakiejś tam potrzeby, ale jeżeli chcecie zostać takim pełnoprawnym partnerem, jak również wspomóc tą technologię, bo to w tej chwili muszę Państwu powiedzieć, to co ja zobaczyłem po tych czterech latach, co oni zrobili w tej Białorusi, to ludzkie pojęcie przechodzi. Tam nikt nie siedział, tam nikt nie zasypał gruszek w popiele, tam wszyscy pracowali intensywnie i pomimo pandemii, pomimo tej sytuacji geopolitycznej, która jest na tym terenie, proszę Państwa, jest to w tej chwili tak rozwinięty ośrodek, że to jest perła, jeżeli chodzi o obieg turystyczny na terenie Białorusi. My mamy tak zwany etap 1.15, drodzy Państwo. Zaczęliśmy go w roku 2015 i w tej formie dotarliśmy do roku 2023. To jest etap 15. Etap 15 z etapem finalnym. My jesteśmy w etapie 15.1. Tych podetapów będą jeszcze dwa. Wtedy będzie etap zakończony, czyli wychodzimy na rynki zewnętrzne, mamy certyfikowane nasze pojazdy, jak również, proszę Państwa, pobraną jedną dywidendę i wtedy możemy wyjść na rynki zewnętrzne, bo tak mamy zapisane w memorandum. Jak to się u nas odbywa? Mamy tak zwane pakiety, których możecie Państwo przekazać część swoich środków i wspomóc technologię transportu strunowego, jak również zapewnić sobie w przyszłości odpowiednie zyski, dywidendy, ponieważ takie rzeczy będą możliwe, jak wyjdziemy na rynki zewnętrzne. Mamy pakiety w zależności od zasobności portfela i możliwości. Tutaj nie trzeba się, drodzy Państwo, jakoś tam zadłużać, kredytować. To jest nonsens. Trzeba po prostu siły mierzyć na zamiary. To jest zawsze inwestycja, która wiąże się tam z pewną dozą ryzyka. Mamy pakiety, które są dodatkowo oznaczone takim, no, Pani Boże, no, znowu się zapomnę, udziałem naszych przyszłych zysków. Dyskonto to się nazywa, drodzy Państwo. I to jest ilość położonych centów w przyszłości na dolara. I my mamy zapisane w memorandum, że ta wysokość jednego naszego udziału po wyjściu na te nasze rynki zewnętrzne będzie przynajmniej 1S. Więc tu sobie łatwo przeliczyć, ile tam tych udziałów jest, ile za to trzeba na dzień dzisiejszy położyć pieniędzy i w przyszłości możecie Państwo oczekiwać
pokaźnej stopy zwrotu. Mamy zarówno na raty, jak i za gotówkę. Mamy dla inwestorów takich dużych, mniejszych, jak również możemy zabezpieczyć przyszłość naszych dzieci albo tam wnuków. I to są dwa takie pakiety typu student-maluszek. Maluszek różni się od pozostałych tym, bo to są na raty wszystko pakiety, że tutaj zapisuje się ten pakiet na opiekuna, rodzica, ale z metryką urodzenia dziecka, ponieważ on w momencie uzyskania pełnoletności będzie mógł przejąć ten pakiet, tylko tam przeprowadzając tą procedurę dokumentową. I dla największy pakiet w tej chwili do kupienia, najdroższy za gotówkę, 150 tysięcy dolarów, 7,5 miliona udziałów i dyskonto 47, 150 tysięcy dolarów. Mamy mniejsze za 100, za 50,25. To są gotówkowe i są na raty również duże pakiety od 5 tysięcy do 50 tysięcy. Ja w swojej karierze miałem kilku partnerów, którzy taką wykupili sobie inwestycję. Natomiast jest również możliwość udziału dla takich partnerów, które najczęściej się, proszę Państwa, pozyskuje, sprzedaje. To są pakiety od start od 250 dolarów do 2000 biznes. To są na równe 5 rat. I drodzy Państwo, wtedy macie w zależności od tego, ile zakupicie sobie tych udziałów, możecie uzyskać później te swoje udziały. W zależności od jakichś środków. Ja mówię, jak masz możliwości, kup duży i mały. Dla mnie małe to są te za 250 i 500 dolarów i później te aż do nieskończoności, jak to mówią, tam do 150 tysięcy. Ponieważ my mamy w przyszłości możliwość odebrania kilku tych możliwości zainwestowanych środków. Otóż po sprzedaży oczywiście wartość ich wzrośnie, czyli mamy od razu tam sporządzoną stopę zwrotu, możemy otrzymać dywidendę z wypracowanego netto zysku, jak również poczekać, zostawić sobie na jesień życia i po prostu trzymać to, aż wartość tego po prostu będzie rosła lub przekażemy to naszym potomnym, bo taka możliwość oczywiście jest. Mamy pakiety dla partnerów naszych, którzy mają pieniądze albo chcą dodatkowo dorobić, albo poproszę swoją pracę marketingową, z jego polecenia doprowadzą, że partner z jego linku zakupi taki pakiet i wtedy otrzymuje 15% tak zwanej prowizji, to idzie na konto bonusowe i te pieniądze się tam zbierają w zależności od tych środków, jakie tam wejdą. Można sobie później spokojnie też poczynić własną inwestycję na poziomie tam tych naszych dochodów z tego konta bonusowego. Ja tak robię od kilku lat, ponieważ staram się zawsze zwiększać portfel tych swoich udziałów. No i konto następne takie, proszę Państwa, ze zwrotem pieniędzy. O co to chodzi? Tu możemy kupić sobie zarówno za 50 dolarów, widzicie Państwo, jak również za 150 tysięcy pakiet. Bo jak ktoś nie chce na raty, to może to jednorazowo sobie do tej sprawy. Ale jest też taka sytuacja, że w momencie, gdyby Wam się tam coś stało w życiu, macie jakiś tam pakiet założony, jeden, dwa lub kilka, no i przyjdzie tam czy strata pracy, czy tam powiedzmy jakaś tam, nie daj Boże, choroba, czy coś tam się wydarzy, że nie będziecie możliwości mieli płacenia tych rat, tych swoich części ratalnych, to te nie giną te pieniądze. One wchodzą na tak zwane konto akcyjne i wtedy z tego konta możecie jednorazowo sobie poczynić inwestycje i być udziałowcem. A to jest ważne, bo w momencie, kiedy my ten projekt zamkniemy, a jesteśmy w tym projekcie 1.15, będziemy możliwość mieli inwestowania w projekty komercyjne, tak zwane celowe na całym świecie, a to wtedy będzie bardzo szybka stopa zwrotu, bo te budowy będą trwały 2-3 lata i pieniądze będą zainwestowane szybko, wielokrotnie do Państwa wracały. Wiadomości, pytania. No i drodzy Państwo, generalny projektant UST, widzimy tutaj pana Anatolia Jeńskiego. Kompleks Ulight zademonstruje działanie transportu UST w warunkach komercyjnych. I to jest właśnie ten pojazd, o którym Państwu mówiłem, ten Ulight, bo on jeszcze oficjalnie nie wszedł tam w te nasze zasoby, ale to jest kwestia tam dosłownie kilku tygodni i on już będzie. To jest nowa linia wybudowana na terenie tego kompleksu naszego parku. Generalnie będzie obsługiwała i
nasz technopark i ten park akwarele. I drodzy Państwo, widzicie go tutaj na załączonym obrazku, jak są testy, a ja nawet nie wiedząc o tym, 18 zrobiłem sobie, zobaczcie Państwo, zdjęcie, bo on był zamknięty wtedy, tam nie mogliśmy nawet wejść. Dlatego to Wam dzisiaj tutaj dołączyłem to zdjęcie. Widzicie tutaj tą platformę, gdzie tu będą komercyjne przejazdy po tym naszym parku. I bardzo fajnie jest w takiej żaluzji tu wkomponowana ta litera, widzicie to U pana Junickiego, nie? To robi ogromne wrażenie, muszę Państwu powiedzieć. No i co tam nasz główny projektant i wynalazca mówi na temat naszego parku? Dlaczego właśnie ULIGHT stał się pierwszym projektem komercyjnym? Jest to bardzo ważne, ponieważ aby przetestować produkt na sobie. Przede wszystkim pozwoli nam to pokonać swoistą barierę w rozwoju technologii strunowych, branżową innowację na globalnym rynku usług transportowych. Naszym udanym przykładem realizacji pierwszego kompleksu transportowo-szynowego pokazujemy brak ryzyka i strat finansowych dla naszych przyszłych klientów. Akwarele koncentrowało się przede wszystkim na wskaźnikach technicznych i ekonomicznych. Chodzi o ten cały kompleks, ten taki rolniczo-produkcyjny, te akwarele, to o tym mówię. Oraz produktywności. ULIGHT okazał się idealną opcją, posiada wszechstronną funkcjonalność, co pozwala na wykorzystanie go zarówno do transportu pasażerskiego, jak i towarowego, drodzy Państwo. Opracowując kompleks transportowy infrastrukturalny, wzięliśmy również pod uwagę turystyczną orientację obiektu, dzięki czemu mamy pewność, że nasz ULIGHT będzie jednym z najjaśniejszych kolorów ekoparku akwarele i przyciągnie więcej gości do jednego z najlepszych obiektów rekreacyjnych w Białorusi. Proszę Państwa, miałem okazję widzieć to, wierzcie mi na własne oczy. Słowo honor Wam daję, że do tych restauracji, w których my mieliśmy możliwość też konsumpcji tych naszych produktów wyprodukowanych i ugotowanych przez kucharzy tam na terenie obiektu, przyjeżdżali ludzie na obiad, na takie jakieś spotkanie towarzyskie. Ja tam byłem ze 3 godziny w tej restauracji, drodzy Państwo. I wieście mi, że tam było kilkudziesięciu ludzi w tej restauracji, a to jest 70 kilometrów od Mińska. No wygląda to naprawdę genialnie, to miejsce. Dlaczego ten projekt jest ważny dla naszego rozwoju technologii UST? Kompleks ULIGHT zademonstruje działanie transportu UST w środowisku komercyjnym. Przejdzie przez wszystkie etapy wejścia na rynek transportowy, w tym projektowanie, przydział ziemi, budowę, uruchomienie, koordynację z agencjami rządowymi, badanie i certyfikację, wprowadzenie do eksploatacji. Każdy będzie mógł zapoznać się z transportem szynowo-strunowym, przekonać się o jego efektywności, niezawodności i przyjazności dla środowiska. Nasz kompleks idealnie wpisuje się w koncepcję ekoparku akwarele, w której główny nacisk składiony jest na przyjazność dla środowiska. ULIGHT zużywa minimalną ilość energii i nie zanieczyszcza przyrody spalinami. Ze względu na swoją wizualną lekkość i estetykę wykonania, transport szynowo-strunowy dopełnia wyjątkowość parku akwarele, nie naruszając jego harmonii. Nasz unimobil szynowo-strunowy nie generuje hałasu podczas ruchu, co sprawia, że reszta gości ekoparku czuje się bardziej komfortowo i spokojnie. Dlatego kompleks ULIGHT, prawdziwe odkrycie dla miłośników odpoczynku na świeżym powietrzu. Gratulacje dla całego zespołu, panie inżynierze. Nasz twórco, panie Anatoli, ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Chcę, żebyście Państwo tam pojechali i spróbowali tej żywności, żebyście to wszystko zobaczyli na własne oczy. Nie słuchajcie tych bzdur, co opowiadają w telewizji na temat jakiegoś tam zagrożenia, bo tam żadnego zagrożenia i my nie widzieliśmy. I jedźcie, póki jest możliwość, możecie jeszcze bez wizy jechać na kilka dni, proszę Państwa, na Białoruś. Mamy to do końca roku zapewnione jako Polacy. Czesi i Słowacy jechali na wizę, nasi koledzy. Dalej. Technologia UST została zaprezentowana na jednym z największych uniwersytetów w Chinach. No i teraz tak, nasz wykładowcą był Siergiej Pronkiewicz, kierownik biura projektowo obliczeniowo-inżynieryjskiego, kandydat nauk fizycznych i matematycznych. I on przedstawił to na spotkaniu naszych partnerów w Chinach, gdzie my poprzez tą naszą pracę i te wykłady rozszerzamy zarówno współpracę dla naszych przyszłych partnerów handlowych i finansowych, jak również
do nawiązania współpracy z inżynierami. Kolejna sprawa. Kamień milowy w pracy Centrum Certyfikacji USKI. Chodzi o szarże, proszę Państwa. Spółka USKI Transport osiągnęła nowy kamień milowy w Centrum Testowania i Certyfikacji USKI zlokalizowane w Sarach Research Technology and Innovative Park. UBUS jest zainstalowany na torze testowym numer 4. Macie tutaj moment jego podnoszenia. Na następnym zdjęciu macie już Państwo moment jego wkładają, a tu już jest na torze testowym. Tym wydarzeniem firma chce również uczcić nadejście nowego roku według tradycji Hidżra i jego znaczenie dla wielu członków, dostawców i wykonawców. USKI Transport dąży do dokonania rewolucji w branży transportowej, tworzenie zrównoważonych rozwiązań z myślą o przyszłości. To osiągnięcie nie tylko jeden krok na drodze do naszego cela. Brawo, brawo i jeszcze raz brawo dla naszych inżynierów w Szardy. No i proszę Państwa, dwa słowa, bo jeszcze się zdążymy. 130 partnerów odwiedziło Ekotechnopark z 8 krajów. Miało możliwość odwiedzenia Ekotechnoparku z osobistą wizytą jego twórcy, pana Anatolia Junieckiego. Na terenie zagospodarowanego parku i 168 hektarów ziemi, na którym produkowany jest unikalny humus Utetra. Dalej, główną niespodzianką było, proszę Państwa, spotkanie z Anatolim Junieckim, tych naszych partnerów, który podpisywał książki i opowiadał o najinteresujące zadania. Po spotkaniu z głównym inżynierem każdy mógł się przejechać trzema rodzajami transportu. Proszę Państwa, tu macie najbardziej liczną grupę tą z Wietnamu. Ten tutaj pan ma swój pomnik, proszę Państwa, z brązu. To jest kolejny taki jeden z uczestników, który zainwestował $1 milion w naszym Ekotechnoparku i wtedy pan Junicki z własnych środków takiemu inwestorowi stawia pomnik w skali 1:1 z brązu. I ten nasz kolega z Wietnamu, proszę Państwa, takiego pomnika się doczekał. Prosto. Dalej, mieliśmy możliwość jechania unibusem 14 48 miejscowym i unikarem 6-miejscowym. I proszę zobaczyć naszą grupę fantastyczną, polsko-czesko-słowacką z naszym inżynierem głównym, panem Junickim. Widzicie Państwo, i ja tutaj jestem, i Krzysiu Dawiduk, proszę bardzo, i Krzysztof jest, i Janek Wyrębkowski, to jest polska drużyna, to jest Czech i jego żona z tym maleństwem tutaj, tym najmłodszym inwestorem. To wszystko było, proszę Państwa, na spotkaniu. Dalej, partnerzy, którzy byli z Czech, Kirgistanu, Uzbekistanu, Hiszpanii, Rosji, Wietnamu, Polski, to otrzymali upominki, a ci, co otrzymali status eksperta, to eksperta i sky eksperta, otrzymali odznaki wykonane z metali szlachetnych. Tyle na dzień dzisiejszy. Będę jeszcze Państwu mówił o Ekotechnoparku. Dziękuję serdecznie. Nie ma dzisiaj czasu na pytania, drodzy Państwo. Dziękuję za uwagę. Zapraszam za 2 tygodnie. Powiem wtedy jeszcze więcej. Pięknego dnia, pięknego weekendu Wam życzę. Dużo zdrowia i odwiedzajcie nasz Ekotechnopark, drodzy Państwo, w Marina Horce. Jest teraz kwalifikacja na szarżę. Wypełnijcie ją. Ja już mam 4 zadania wypełnione. Został mi 1 tydzień i być może za nie spełna kilka tygodni.